Siema, z tej strony Bartek. A to kolejny odcinek oczywiście z gry GTA 5. W dzisiejszym odcinku tuningujemy sobie kolejne autko, które właśnie wyszło razem z DLC Doomsday Heist. ogólnie te DLC wyszło bodajże 12 grudnia z tego co kojarzę. Jest to również takie autko, którego możecie kojarzyć z pewnego filmu, którym właśnie również powiem, jak będziemy sobie to autko omawiać. I cóż, w dzisiejszym odcinku właśnie sobie to autko tuningujemy oraz właśnie sprawdzimy, jak sobie radzi w mieście o takich warunkach miastowych można również tak rzec. No i co? Oczywiście ja planę przypomnieć, że żadnym tuningowym ekspertem nie jestem, Tuninguję według własnego uznania jak mi się autko spodoba tak właśnie zostaje. Więc wszelkie tam uwagi możecie również pisać w komentarzach pod filmem, czy Wam się takie autko spodoba, oczywiście mój tuning tego autka, czy nie. Również Wam planę przypomnieć, że jeżeli odcinek Wam spodoba, zostawcie tradycyjnie łapeczkę w górę, komentarze pod filmem oraz jeżeli się pierwszy raz na kanale, to słupko byłeś z materiałami. Oraz zanim jeszcze zaczniemy, to planuję Wam życzyć również wesołych świąt, szczęśliwych, spokojnych, razem z rodzin, razem z rodzinką możecie je tam spędzić. Hmm, oczywiście Wam życzę, życzę spełnienia marzeń wszelakich i tak dalej, i tak dalej, tak? Żebyście po prostu te święta spędzili w ciepłych, w ciepłym gronie rodzinnego ogniska, czy jak zwał, tak zwał. Ok, w takim razie bez zbędnego gadania, w takim razie przyszła pora na... Tuning tego autka, więc naszym bohaterem dzisiejszym jest autko Deluxo, którego właśnie możecie znaleźć ogólnie w Stocku. Możecie je kupić za 3 miliony 500. 000. Oczywiście to autko jest na promocji, żeby te, żeby tą promocję zdobyć musicie ogólnie zrobić prawdopodobnie Dwa pierwsze przygotowania do, tego, do tych nowych hejstów. Ogólnie to autko jest chyba tego. bez promocji kosztowało mnie bodajże z tego co kojarzę 4 chyba miliony z kahakiem. nie pamiętam dokładnie ale ja zrobiłem to właśnie przygotowania i kupiłem je za 3 miliony 500 tak? oczywiście co do samego auta jest to szybki samochód sportowy z lat 80 który przypomina Deloriana DMC właśnie z bardzo popularnego filmu Powrót do Przeszłości przypomina on również Audi 4 reflektory oraz nadwozie jest to właśnie podobne do autka z Renault Alpin, tak? I właśnie tym optymistycznym akcentem sobie przedstawiliśmy jakże to piękne autko, więc w takim razie przedpora na tuning tego auta, tak? Więc ogólnie tak, na sam początek pancerz ulepszymy sobie go na maksa. Hamulce również damy sobie rajdowe, czyli najlepsze jakie możliwe w ogóle to są w tej grze. Silnik damy sobie oczywiście na poziom. Czwarty, czyli najlepszy wydech, proszę Państwa, wydech jaki teraz damy sobie wydech. Yy, pomyślałem sobie nad podwójnym dużym wydechem, bo dość fajnie się prezentuje jak dla mnie. Albo na takim wydechem, ale aczkolwiek to raczej jest ten wydech taki bardziej futurystyczny, więc do tego auta jak dla mnie nie pasuje. Więc damy sobie podwójny, duży wydech, bo czemu by nie? Przenie Przenieść zderzaki, damy sobie może. Hmm, damy sobie może używany zderzak, czemu by nie? Ogólnie będę się starał to autokostuningować również e, takie, jakie było z filmu, aczkolwiek nie wiem, czy mi się uda, ale zobaczymy jak to będzie. Więc w takim razie grill. Damy sobie oczywiście grill, grill, grill. jaki by to dać grill, proszę Państwa? Mm, nie wiem, czy nie damy sobie grilla fabrycznego, ponieważ no, z tego co pamiętam, to właśnie DeLorean z filmu miał ten znacznik, ten swój. Więc chyba grilla zostawimy sobie taki, jaki jest, tak? Maska. Mm, maskę damy sobie, myślę. Yy, maska kolor drugi, czemu by nie, bo pasuje mi się wydaje. Klaksony, oczywiście tradycyjne, czyli halloweenowe, pętla numer jeden. A tutaj widzę, że razem ze świątecznym doszły jakieś nowe pętle, posłuchajmy sobie. No, czyli święta pełną porą GTA. Światła, oczywiście reflektory, ksenony sobie damy, damy sobie również neony, bo myślę, że będą właśnie do tego auta sobie pasowały. Aczkolwiek zostawię je właśnie w kolorze białym, bo... bo chyba nie będę go w sumie ten auto przemalowywał, bo... Z filmu oczywiście tam mieli bodajże, co kojarzę, szare autko, właśnie dlatego nie będę sobie je tuningował Na pobieganie utraty karzy, oczywiście dostaję razem z kupnem tego auta. Tablicę damy sobie, myślę białą, bo tam chyba miały, mieli białe. Lakierowanie, oczywiście kolor podsoły to będzie metaliczny sobie damy, może jakiś tam bardziej... Właśnie srebrny taki bardziej, taki srebrzysty, hmm. Jaki by tu kolor dać, proszę państwa? Chyba coś takiego mieli, nie? Mi się wydaje, czyli błękitne srebro sobie damy. E, oczywiście kolor dodatkowy damy sobie również e, metaliczny, żeby pasował. Albo coś właśnie zbliżone do tego metalicznego, żeby nie było e, metaliczny, żeby po prostu pasowało również i te, tak kolorystycznie. Więc tutaj błękitne srebro damy sobie po raz drugi. Yy, damy sobie również kolor wykończenia na... Hmm, kolor wykończenia, proszę Państwa. Wydaje mi się, że chyba będzie pasował yy, taki czarny mi się wydaje, tylko że grafic czy czerni. czerń. Czy może czarna stal? Nie, mi się wydaje, że będzie antracytowa czerń pasowała, więc damy sobie ten kolor oczywiście. Możemy te auto sprzedać za 2 217 tysięcy, więc no powiedzmy, że połowa ceny mi się zwróci za to autko. Progi oczywiście damy sobie pasujące do tego, więc czarne wentylowane progi. Spoiler taki malutki, żeby po prostu zbytnio się nie wyróżniał, więc damy sobie chyba stopniowy spoiler, albo stopi spoiler klapy, aczkolwiek chyba mi się daje, że stopniowe spali do tego autka pasuje, więc damy sobie tak. Skrzynia biegów oczywiście rajdowa. Turbo oczywiście, czemu by nie? Broń. Oczywiście karabiny i rakiety musimy dokupić, bo nie było to razem w zestawie przy kupnie tego autka. Więc cóż poradzić: musimy dokupić to. Koła. Rodzaj kół. Jest to oczywiście klasyk sportowy, z tego co widzę, więc damy sobie, samo, więc damy sobie po prostu felgi sportowe. Damy sobie. Boże, sportowe, ale chromowane. Dziękuję. Damy sobie. Pomyślałem, że. Ha. Takie progi, żeby tego auta zbytnio nie zniszczyć. Co by tu dać, proszę Państwa? Może damy sobie. Organik Type 0, Czemu by nie? Ok, oczywiście damy sobie. Koła kuloodporne, żeby nam nikt tam zbytnio nie zaszkodził, będziemy uciekać przed kimś. Dajmy spot opon, damy sobie hmm, biały, bo czemu by nie, czyli dostawiamy sobie fabryczny. Co tu jeszcze jest? Szyby. Szyby możemy dać sobie limuzynowy, bo chyba w filmie mieli limuzynowy szyb, aczkolwiek no już ten film dość dawno oglądałem, więc nie pamiętam wszystkiego. I ja to tyle jeżeli właśnie chodzi o tunik, więc opuść mobilne centrum operacji. I teraz w takim razie przyszedł czas na to co myszki lubią najbardziej. Czyli po prostu sprawdzenie tego autka jak sobie radzi w warunkach miastowych, aczkolwiek jest teraz troszeczkę zbyt ciemno, więc ja zrobię teraz krótkie cięcie. I poczekamy sobie do dnia kolejnego, więc cięcie. Ok, w takim razie razem za krótkiej przerwy przyszła pora na testowanie tego jakże pięknego naszego pojazdu. Pierwszym rzeczą jaką, jaką może przetestujemy to będzie, że tak powiem, tryby w tym samochodzie, mianowicie pierwszy tryb to jest taki jak, można powiedzieć, poduszkowiec, mianowicie właśnie tak nam się koła układają, dzięki czemu możemy sobie po prostu, że tak powiem, płynąć w powietrzu, tak? Możemy sobie robić jako poduszkowiec, o. Nie jest to zbyt komfortowa opcja, ponieważ troszeczkę ten samochód traci przyczepność dzięki temu, momentami ciężko na nim zapanować, a aczkolwiek dość przyjemna opcja, tak? Możemy się właśnie tak pobawić, o, możemy sobie tak... tak właśnie po prostu unosić się w powietrzu i zwiedzać właśnie w ten sposób miasto Los Santos oraz właśnie hrabstwo Blaine. Kolejną opcją jest to opcja już raczej taka... no powiedzmy... Hmm, powietrzna, tak? Mianowicie rozkładamy sobie skrzydełka, i możemy się unosić właśnie w powietrzu, aczkolwiek zapomniałem co się robi. Momencik, bo muszę sobie to, o, dok dokładnie tak, rozkładamy sobie skrzydełka i jesteśmy samolocikiem. Dość fajna opcja, jest to, można powiedzieć, bardziej bezpieczniejsza opcja niż opresor, ponieważ opresorem, oraz lepsze oczywiście, bo, opre... żeby opresorem latać cały czas, musimy dotykać momentami jakiejś powierzchni, tak, tutaj nie musimy, tutaj możemy się unosić w powietrzu kiedy chcemy, jak chcemy i kiedy chcemy, tak. Dość naprawdę fajna opcja. Oczywiście jak widzicie troszeczkę nas w tym momencie pogoda nie rozpieszcza, ponieważ jest właśnie w Los San Andreas, że tak powiem czas zimowy, więc dość fajna opcja, aczkolwiek no utrudniające troszeczkę nagrywanie, ale miejmy nadzieję, że tam nie przeszkodzi. Mm, no mam, przynajmniej Rockstar że jak powiem poczuł magię świąt, ponieważ no, w realnym świecie nie mamy takich przywilejów i po prostu nie ma nawet grama śniegu, przynajmniej u mnie nie ma. Możecie dać w komentarzach czy u was w ogóle coś takiego jest. Jak, istnieje jak śnieg. Mm, więc naprawdę, troszeczkę sobie oczywiście teraz polatamy nad miastem, żeby jakieś tam na no, miniaturkę może sobie coś wybiorę, wiecie jak to jest, nie? Ok, a za chwilę wypróbujemy sobie kolejne, właśnie dwie opcje, czyli strzelanie i w postrzelamy do policji, tak, tak jak właśnie było w przypadku e, Batmobila, tak? Więc i właśnie na tym zakończymy sobie odcinek, bo myślę, że chyba tyle właśnie będzie, jeżeli chodzi o prezentację, właśnie takiego jakże fajnego pojazdu, aczkolwiek dość drogiego, tak? Ale myślę, że warius swojej ceny i naprawdę może zadowolić każdego, właśnie. Miłośnika filmu tak, takiego, jak właśnie było y, Powrót do Przeszłości oraz Miłośnika Latania w GTA. Więc dość fajnie, okej, okay, dobra, w takim razie teraz się zniżymy i będziemy mogli sobie zmierzyć się z policją. Jesteśmy, jak widzicie, aktualnie w mieście, bo myśl pomyślałem sobie, że właśnie miasto to będzie taka odpowiednia y, lokalizacja, żeby te autko wypróbować. Okej, okay, pyk. Więc teraz w takim razie przełączamy się na rakiet, na działko i zobaczymy właśnie jakie działko robi D-Mage. więc tu mamy autko i zaczniemy do niego strzelać. No, podpali się czy nie? No powiedzmy, że ma dość słabe te działka, nie ukrywajmy. Troszeczkę musiało czasu minąć zanim to autko zostało zniszczone, I aczkolwiek myślę, że na graczy to wystarczy, tak? Okej, okay, kolejną opcją w takim razie będzie to, co mi się, mi się najbardziej, czyli rakiety. Pyk! Dobra, posza policja. I oczywiście, tak samo jak było z Batmobilem, możecie napisać w komentarzach pod filmem, ile właśnie to autko posiada rakiet? Czy ma nieskończoną ilość, czy po prostu się po jakimś czasie te rakiety kończą. Bo to w sumie może być bardzo pomocne, jeżeli właśnie chodzi. Testowanie tego pojazdu, dobra, Pyk i to co kurde, lubię najbardziej rozwalać policję w GTA. Kto tego nie lubi, dobra, proszę Państwa, musimy trosze, troszeczkę się teraz oddalić. Ponieważ go, na już, gonią nas już trzy gwiazdki, więc to jest, o kurczę dość słaba opcja. Hmm, a co do jeszcze tego, jakże szanownego pojazdu, no jak widzicie, troszeczkę ślizga się na drodze. Aczkolwiek, może dlatego, że jest teraz śnieg, więc to może również być jakoś tam. Powiązane ze sobą. Autko wydaje mi się dość yy, szybkie, jak na klasyk sportowy, więc naprawdę na wyścigi może być. Jak znalazł? Yy, pyk. Dobra. Tam jakiś lag był przez sekundkę, ale no, gdzieś wam to nie będzie przeszkadzało. Dobra, pyk. Naprawdę nas policja goni. Nie, nie, nie żartujcie sobie, bez kitu. Mamy cztery i Policja nas gubi. X degro. Dobra, pyk tego co już zauważyłem, to chyba te rakiety się nawet nie kończą, wam powiem, bo w tym momencie troszeczkę już sobie ich wystrzelałem i dalej mam opcję rakiet, więc naprawdę dość spoko, spoko. Niestety to autko troszeczkę czyni bardziej OP niż inne, ponieważ no rakiety nieskończoność jeszcze jest rakiety nieskończoność jednak. Łojejku, przepraszam. What the fuck, te wybuchy. Okej. Okay. Hmm. No dobra, więc teraz co robimy? No rozwalamy dalej autka, mi się wydaje, nie? Czemu by nie? Pyk, dobra, pięknie, pyk. Te rakiety, oże, kurde! Dobrze, uniknąłem policji. Oczywiście najprostszym sposobem na, u, na ucieczkę policji to jest po prostu włączenie trybu poduszkowca, uniesienie się w powietrzu i zniknięcie właśnie jak żeby... Jakby nigdy nic się nie działo, tak? Po prostu nas policja prawdopodobnie właśnie nie powinna znaleźć w ten sposób, aczkolwiek, no nie wiadomo. Ale w sumie spróbujemy uciec w policji, zobaczymy czy nam się uda szybko, czy nie. Bo ogólnie teraz przy czterech gwiazdkach to policja ma również e, helikopterki, tak? Więc to nie będzie dość ciekawe, aczkolwiek zobaczymy jak to będzie. Dobra, czy państwo teraz w takim razie, skoro zmierzyliśmy się z policją, że tak powiem, lądowo, no, teraz przyszła pora, właśnie, na powietrzną walkę z policją. Dobra, Pygdzie, no chodź, no chodź, no taki twany jesteś, no chodź. Tylko cię, gościu, na mierze jesteś martwy. Aha, skończyły mi się rakiety. No to mamy lekką lipę, proszę Państwa. Dobra, w takim razie cóż, na sam koniec tego odcinka myślę, że sobie policji uciekniemy. I oczywiście będziemy już w sobie ten odcineczek świąteczny kończyć. Tylko teraz pytanie: jak ja mam uciec? Tej policji, proszę Państwa, to jest w sumie zagwozdka, która mnie teraz właśnie niepokoi zbytnio, aczkolwiek no, tej policji jest dużo. Patrzcie, co się dzieje, niestety, niby, troszeczkę mamy utrudnienie teraz ucieczkę z policją, z tego względu, że no, na ogonie mamy mm, helikoptery. A jak widzicie, w trybie powietrznym, to autko nie jest zbyt szybkie, niestety, to jest właśnie jego największa wada, jak dla mnie. Po prostu w powietrzu jest dość taki ślamazarny, tak? No ale no cóż poradzić. Nie ma samochodów po prostu idealnych, tak? Nic nie jest po prostu idealne. Dobra, próbujemy sobie w takim razie teraz przelecieć przez most. Zobaczymy czy, zobaczymy, czy nam się uda. Oj, dobra. Dobra, do góry samochodziku, dobra. Pięknie, patrzcie jak to zrobiliśmy. Dobrze. Udało się, niesamowite. Okej. Okay. Dalej nas gonią, kurczy to jest niepokojące. Naprawdę, to mi się nie podoba. Ciekawe w ogóle jeszcze zapomniałem sprawdzić, ile to autko wytrzymuje, więc za chwilkę sobie może na sam koniec jeszcze przetestujemy to. Tylko tak, zrobimy sobie teraz w takim razie opcję Lestera, czyli zadzwonimy sobie do Lestera. Yy, zgubimy sobie policję, pójdziemy sobie to autko naprawić, rozwalimy je i zakończymy sobie ten właśnie oto wybuchowym sposobem. Mm, ten no, odcinek, tak? Dobra, w takim razie teraz jeszcze sobie zaznaczę, me ten, mm, na mechanika, polecimy sobie tam, oczywiście dalej będziemy sobie, jakże, z taką fajną jazdę, że tak powiem, testować, Bar naprawdę, bardzo mi się przyjemnie tym samochodem jedzie, jedzie, latał, cokolwiek, jak zwał, tak zwał, naprawdę to jest bardzo przyjemne autko, wam powiem, więc super, super, opcję, że Rockstar coś takiego dał aczkolwiek dużo ludzi narzekało ogólnie na to autko, że to jest yy, jakiś taki futurystyczny, że to nie jest, że to już GTA nie przypomina, no powiem wam tak, GTA już to zaczęło już nie przypominać Od bodajże update'u z tym, wojskowy, tym wojskowym update'em jeszcze nie jest to samo GTA co kiedyś, no ale no wiecie, gra się musi jakoś rozwijać, ja to rozumiem, nie i miejmy nadzieję, że Rockstar jakoś następny DLC da jakąś, yy, bardziej z głową, tak, dobra Pyk, włączamy XM. Idziemy sobie naprawić nasze jakże piękne autko I na sam koniec tego wybuchowego odcinka wybuchniemy właśnie nasze importe Deluxe, bo tak się to auto pełne nazywa. Tak pełną nazwę ma właśnie ten sposób. Dobra 580 tysięcy, niestety dość drogo. Ale okej okay, proszę Państwa, więc cóż. W takim razie teraz sobie wysiądziemy z tego auta. Troszeczkę może sobie jeszcze odjadę od tego mechanika naszego. Wysiądę. Okej, okay, wezmę sobie w takim razie wyrzutnię rakiet i zobaczymy w takim razie, czy jedna wyrzutnia rakiet wystarczy, żeby to auto zniszczyć. Niestety tak. No niestety auto nie jest zbyt wytrzymałe. Ale okej, okay, takim razie to by było na tyle w tym odcinku, więc ja się będę już z wami pomału żegnał. Tuningowaliśmy sobie właśnie dzisiaj Deluxo, czyli takie autko z do przyszłości. Auto ogólnie kosztuje 3 miliony 500 na promocji. Razem z ulepszeniem to wydałem coś około 3800 bodajże, albo troszeczkę więcej, nie wiem, możecie dać znać w komentarzach pod filmem, ale okej, okay, takim razie to by było na tyle tym odcinku, ja się będę już z wami pomału żegnał, oczywiście życzę że wszystkim wesołych świąt, spokojnych i tak dalej, jak powiedziałem na samym początku odcinka, ale okej, okay, w takim razie, jeżeli się z atrakcje, zostawcie łapeczkę w górę, komentarze pod filmem, oraz jeśli się pierwszy raz na kanale, to słuchajmy, na bieżąco bieżąc materiałami, ja się z wami żegnam, do następnych odcinków i trzymajcie się, cześć, pa pa!